Cześć, z tej strony Arkadiusz, Arkadikus Woźniak. Witam i zapraszam na nowy materiał, który chciałem zrobić od dawna, ale że mam czarny pas w prokrastynacji, robię go dopiero teraz. Pytanie. Czy wolicie gry w wersji fizycznej, pudełkowej, czy digitale? Dobrze wiecie, że u mnie pudełka zawsze będą biły na głowę wszystkie cyfrówki. Dlatego też strasznie zaniepokoiło mnie to, jako gracza, kiedy pojawiły się te nowe konsole i gracze, duża część graczy rzuciła się po nie. Jakby to był jakiś niesamowity feature. A bądźmy szczerzy, jest to po prostu wybrakowany towar. W tym temacie pomijam takie wynalazki jak Game Pass, które jest w ogóle rzeczą na osobny temat, oraz platformę gamingową PC-tów, która to już dawno służalczo, pięknie, szeregiem oddała coś takiego jak prawo do własności w imię wygody, no bo przecież na Steamie kliknę i się ściągnie i nie muszę płytek przekładać. Gaben to w ogóle pięknie rozegnał. Tak więc platforma PC-towa jest stracona pod względem wydań fizycznych. Tutaj nie mamy o czym rozmawiać. Gotowi? To zaczynamy! Numer 1. Kontrola. Tutaj zaczynamy od takiego najbardziej foliarskiego argumentu, można powiedzieć, ale mającego swoje uzasadnienie po niedawnych to planach Sony co do uwalenia PS Store dla PlayStation 3 i PlayStation Vita. Obalam też tutaj taką jedną rzecz, żeby nie było, że przechylam rozmowę w swoją stronę, bo mi tak wygodnie. Sony dało jasno do zrozumienia, że nie będziemy mogli po tym tylko kupić nowych gier, a gry, które już mieliśmy kupione w wersji cyfrowej, będziemy mogli bez problemu ściągnąć nawet po zamknięciu PlayStation Store. Pytanie... jak długo? Oczywiście Sony po wielkiej fali oburzenia wycofało się ze swojego pomysłu i teraz termin zamknięcia PlayStation Store dla tych platform to jest póki co nigdy, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy jakaś duża platforma, duży producent konsol powie, wiecie co, zamykamy od dzisiaj platformę taką albo taką. Nie będzie można kupować gier, nie będzie można pobierać gier, bo jest już mały procent ludzi, którzy w to grali, to nam się po prostu nie opłaca. A bądźmy szczerzy, nie czarujmy się, każda firma, każde korpo przełoży zysk ponad PR. O ile właśnie na stracie tego PR-u za bardzo się nie straci dochodu. I jasne, można powiedzieć, że to przecież dotyczy tylko starych gier na stare platformy. No tak, bo granie mimo wszystko w stare gry to jest tak niepopularne. W Polsce scena gotika nie kwitnie. Nie ma fanów gotika. Nie ma żadnych graczy Counter-Strike'a. Przecież to jest stara gra. Kiedy powstanie taki problem zamykania starych gier, to musimy gdzieś wyznaczyć granicę. Gdzie zaczyna się stara gra? Czy to jest platforma wcześniej, generacja wcześniej? Czy to jest dwie generacje wcześniej? Czy trzy generacje wcześniej? A może jeszcze ta generacja, tylko sprzed roku? Ja tam na przykład do tej pory lubię zagrać sobie w Infamous, albo lubię sobie zagrać w Metal Gear Solid, albo lubię sobie zagrać w Heavenly Sword, albo Red Dead Redemption, pierwszą część, bo drugiej nie lubię. I wiem, że nie jestem sam. Kto wie, czy ta nowa konsola, PlayStation 5 Digital, albo Xbox Series S, za te 10-12 lat będzie kompletnie niepotrzebnym sprzętem. I jeżeli w takim przypadku faktycznie pojawi się takie korpo, które powie, słuchajcie, no nam się już starych gier nie opłaca trzymać, zamykamy te platformy, możecie sobie postawić taką starszą konsolę na półce, to ja, posiadając płyty, mogę mimo wszystko odpalić sobie tę konsolę, wsadzić tę płytę i grać. Jeżeli będę posiadał sprzęt taki jak Xbox Series X czy PlayStation 5 Digital, sorry, Sony albo Microsoft zabroniło mi grać. Powiedziało, że nie, koniec. Nie podoba mi się też idea tego, że producent konsoli czy wydawca danej konsoli, ktoś kto włada Microsoft Store albo PlayStation Store, może mi zabronić kupić jakiegoś towaru, na który mam pieniądze. Zapytajcie posiadaczy Xboxa Series S, którzy chcieliby w tym roku kupić sobie Forza Horizon 3. Świetna ścigałka, świetna seria ścigałek. Jak im się gra? A. Nie mogą. Przecież Microsoft wycofał Forza Horizon 3 ze swojego sklepu. I jasno, można mi zarzucić, że teraz daję fajny przykład anegdotyczny, który dotyczy tylko jednej gry. Na pewno? A przypominam wam akcję, kiedy to z Grand Theft Auto San Andreas zniknęło dużo nut, no bo skończyła się licencja.
A co kiedy za rok, 2, 3, 5, 10 będą kończyły się licencje na gry, w które gramy dzisiaj? Będziemy mieli coraz bardziej okrojony produkt? I zgadzamy się na to? Nie przeszkadza nam to? No i na koniec, bo to bardzo popularne pierdololo. Bez Day One Patcha teraz nie da się grać praktycznie żadną grę. Bzdura! Oczywiście będę zawsze pluł w twarz deweloperom, którzy nie potrafią wytrzymać jednego dnia bez patcha, ale większość gier, pomimo bugów, da się ograć bez Day One Patcha. Jest bardzo mało przypadków, o ile w ogóle jakikolwiek kiedykolwiek był, kiedy nie dało się na przykład gry bez Day One Patcha uruchomić. Przecież większość recenzji dużych oficjalnych serwisów czy portali powstaje na bazie gry bez Day One Patcha. Są to gry jasne, zabugowane, ale wcale nie niegrywalne. No chyba, że mówimy o cyberpunku. Numer 2. Pieniądze. Nie można poruszać tego tematu, nie mówiąc o kasie. Różnica między PlayStation 5 w wersji z napędem, a bez napędu to 200-300 zł. W przypadku konsolki Microsoftu to już jest oczywiście dużo większa różnica, bo za Xboxa Series X płacimy około 2400 zł, a za Xboxa Series S płacimy tylko około 1200 zł. Jasne, można powiedzieć, że jest dwa razy tańsze, no ale bądźmy szczerzy, że tutaj nie mówimy tylko o braku napędu, ale również o słabszych bebechach, braku możliwości odpalenia gry gier w natywnym 4K i tak dalej, więc to nie jest tylko różnica napędu, ale i całych bebechów. Ale dobra, mniejsza. W wielu dyskusjach, szczególnie na samym początku, kiedy wyszła nowa generacja, jako argument kupienia wersji digitalowej, widziałem, no bo jest tańsza. I ja rozumiem, nie każdemu się przelewa i będę ostatnią osobą, która komukolwiek będzie zaglądała do portfela, ale czy na pewno oszczędzając te 300 zł oszczędzamy? To jest paczuszka gier, którą kupiłem od początku tego roku, jako gry z drugiej ręki, czy to w serwisach takich jak OLX czy Allegro, czy gdzieś tam na giełdach. Myśląc o tym materiale, zapisywałem sobie cenę, za którą kupiłem każdą z tych gier i dzisiaj, przed przystąpieniem do nagrywania, porównałem ją z oficjalną ceną PlayStation Store. I tak, mamy tutaj Darksiders Genesis. Kupiona za 57 zł z wysyłką. 169 zł kosztuje dzisiaj PlayStation Store, ale, żeby być uczciwym, jest też w promocji do 19. I można ją kupić za 55 zł i 77 groszy. Tekken 7. Kupiony za 60 zł z wysyłką. W PlayStation Store do kupienia dzisiaj za 209 zł. Persona 5. Kupiona za 55 zł. Do nabycia w PlayStation Store za 249 zł. Darksiders 3. 45 zł z wysyłką. 249 zł na PlayStation Store. W promocji 49,80. Gra na PlayStation 5. Immortals Fenyx Rising. Kupione za 110 zł z wysyłką. 289 zł w PlayStation Store. W promocji dzisiaj, a jakże za 144 zł i 50 groszy. Assassin's Creed Valhalla na PlayStation 5. Kupione za 152 zł i 99 groszy. Do nabycia w PlayStation Store za 289 zł bez promocji. Dirt 5 na PlayStation 5. Kupione za 127 zł i 99 groszy. W PlayStation Store za 289 zł. Spieszcie się, bo w promocji to możecie go kupić za 86,70. Monster Hunter World. Kupione za 46,99 z wysyłką. 79 zł w PlayStation Store. Teraz w promocji 59,25. Monster Hunter World w PlayStation Store w promocji jest droższy niż z drugiej ręki. Soul Calibur 6. 43 zł z przesyłką. 289 zł w PlayStation Store. 40 zł i 46 groszy w promocji do 17. No i na sam koniec chciałem porównać również coś z obozu Xboxa, czyli Forza Horizon 3. Którą kupiłem z przesyłką za 40 zł,
ale której nie mam do czego porównać, bo gra jest niedostępna w sklepie Microsoftu. Licencja. Za wszystkie te gry, które wam tutaj pokazałem, zapłaciłem 697 zł i 97 groszy. Gdybym chciał kupić te gry bez promocji w oficjalnym sklepie PlayStation Store, zapłaciłbym 2111 zł. Za różnicę między kwotą, którą wydałem korzystając z zakupów z drugiej ręki, a kwotą, którą wydałbym w oficjalnym sklepie PlayStation, czyli 1413 zł i 3 grosze, kupiłbym albo pół nowej konsoli, albo całego Xboxa Series S, albo Nintendo Switcha. Gdyby pod uwagę wziąć wszystkie promocje, o których wspominałem, bo specjalnie o nich wspominałem, to mimo wszystko na grę musiałbym wydać ile? 1183 zł i 43 grosze. To daje mi 481 zł i 53 grosze na plusie, co odejmując różnicę od PlayStation 5 z napędem, a bez napędu, i tak zostawi mi jakieś 185 zł w kieszeni. Wszystko rozpisałem w tabeli, którą widzicie. Do odpowiednich kolumn wpisałem odpowiednie wartości, czyli odpowiednio kwotę, za jaką kupiłem dany tytuł, wraz z kosztem przesyłki. Cenę w sklepie PlayStation Store lub Microsoft Store, chociaż no akurat ten drugi nie ma tutaj żadnego zastosowania. Cenę gry w aktualnej promocji. Różnicę pomiędzy kwotą, którą zapłaciłem za grę, a jaką zapłaciłbym, kupując grę w wersji cyfrowej. Oraz, żeby być w 100% uczciwym, różnicę w cenie, którą zapłaciłem za grę, a jaką zapłaciłbym w aktualnej promocji. I akurat teraz, w dniu dzisiejszym, zapłaciłbym o około 40 zł mniej za jeden tytuł, niemal 3 zł mniej za drugi tytuł i około złotówki mniej za tytuł trzeci. Pamiętać jednak należy, że gry te kupowałem kilka miesięcy temu i albo wtedy nie było żadnej promocji na PlayStation Store, albo teraz te gry są jeszcze tańsze z drugiej ręki. Jak wynika ze wspomnianej wcześniej tabeli, to niestety dla digitalitarzy matematyka stoi po stronie kopii fizycznych. Czy jednak, aby na pewno wydałem właśnie tyle? Z jednej strony oczywiście, no tyle wydałem, tak pokazuje mój stan konta, ale z drugiej strony zawsze mogę grę sprzedać. Mogę odzyskać część włożonych środków. Z drugiej strony mogę grę wymienić na inną i mieć nową grę bez wkładu własnego. Jeżeli nadejdą kiedyś ciężkie czasy i głód mi dupsko ściśnie, wezmę te pudełka, sprzedam je na giełdzie, choćby po 20 zł sztuka, i je sprzedam. Część kasy mi się zwróci. W wersji cyfrowej jedyne, co bym mógł zrobić, to tak naprawdę zjeść sobie wyciąg z konta bankowego. I czas na ostatni argument, mój ulubiony. Bo ja nie mam miejsca! Jeżeli gry kupujemy tylko dla gier, interesują nas tylko gry, nie w celach kolekcjonerskich, tak jak jest to tutaj po mojej prawicy, to w całym tym oporządzeniu najważniejsze jest to. Płyta. Pudełko to zgrabny dodatek, żeby ładnie wyglądało zazwyczaj na półce. Nic więcej. Nie musisz mieć miejsca. Uwierz mi, że nawet jeżeli mieszkasz w jakiejś klitce 12 m2, znajdę ci miejsce na wszystkie te gry, co są tutaj. Gotowy? Klaser na płyty. Nikt mi nie powie, że nie ma w domu miejsca, żeby zmieścić taki kartonik, no taki klaserek. Nie wiem, 30 cm na 17 na 8. W ten mały klaserek wchodzi około 160 płyt. Nie mam miejsca. Pudełko jest nic nie warte. Jasne, że komuś, kto zbiera, może to mieć jakąś wartość, ale my nie mówimy tutaj o kupowaniu gier dla kolekcji, bo wtedy o czym my rozmawiamy, tak? Ja kolekcjonuję grę, więc zbieram je z pudełkami, tak? Ale mówimy o kupowaniu gier w wersji fizycznej albo cyfrowej i wygodach bądź niewygodach tego właśnie wyboru. Jeżeli mówisz, że nie masz miejsca na to, to ściemniasz. A posiadając to, posiadasz grę. Zapłaciłeś za to, że ją masz. Możesz ją w każdej chwili sprzedać, wymienić, użyć. To jest twoje.
A jeżeli kiedyś stanie się coś takiego, że spali się serwerownia Sony, spali się serwerownia Microsoftu, tak jak niedawno spaliła się serwerownia OVH, to wtedy zobaczycie, jak bardzo te gry są wasze. Posiadając grę w wersji fizycznej, to ty jesteś jej właścicielem i to ty decydujesz, co się z nią stanie. Mówimy tu oczywiście o kopii, nie bawmy się w semantykę. To ty będziesz sobie w nią grał tak długo, jak zechcesz. Dopóki twoja konsola będzie działać i dopóki ty będziesz żył, możesz sobie tę grę włączyć. Możesz jej używać. A uwierzcie mi, że za 30 lat żadna gra ze Steama nie będzie dostępna. Steam nie będzie istniał. Nie będzie istniał PlayStation Store. To będą już całkowicie nowe byty. I przy przejściu na te nowe byty wiele tytułów przepadnie. Mówię to ja, Arkadikus, 2021 rok. I nie robię tego filmiku tylko i wyłącznie dlatego, że ja lubię pudełka, no i boję się, że mi to przepadnie. Boję się spadku poziomu gier jako takiego. Digitalizacja sprawi, że prędzej czy później wejdzie nam coś takiego jak abonament za gry. Nie mówię teraz o PlayStation Plus czy Game Passie, które są dobrowolne. Mówię o tym, że kupując konsolę godzisz się na abonament. To jest normalna kolej rzeczy. Abonament sprawi, że będzie się pojawiało coraz więcej gier. Mówimy również o grach indie, które szanuję, chociaż nie jestem ich użytkownikiem, ale z coraz niższym poziomem, ale za to z coraz większym naciskiem na monetyzację i mikrotransakcje. No bo skoro nie kupujesz gry, a twórca jednak spędza x godzin, żeby ją zrobić, mówimy tutaj o tysiącach czy nawet dziesiątkach tysięcy roboczo godzin, musi to sobie jakoś odbić. I w ramach abonamentu ty zapłacisz za dostęp do tej gry? Jasne, ale gdzieś pomiędzy tym wszystkim trzeba zarobić. No nikt nie pracuje z pasji i za darmo. Wystarczy spojrzeć na rynek gier mobilnych, do którego rynek gier mainstreamowych się na pewno upodobni, bo taka jest naturalna kolej rzeczy. Co powiecie, nie wiem, na Cywilizację 7 albo 8? Świetna gra? Ale w ramach abonamentu masz tylko 100 ruchów. Nie mówię o 100 kolejkach, 100 ruchów. Dziennie. Chcesz więcej? Kup diamencik. Co powiecie na Counter-Strike'a 2032? Gdzie możesz zagrać dziennie tylko jeden meczyk. No chyba, że zapłacisz 4,99 za jakiś tokenik i możesz wtedy sobie zagrać kolejny meczyk. Co powiecie na Forze 12, w której to w ramach abonamentu macie 3 wyścigi dziennie, no ale potem, no to mówimy o przyszłości, ogniwa w waszym samochodzie muszą się naładować, chyba że zapłacicie 12,99 za każde kolejne ogniwo, które pozwoli wam pojechać jeszcze 3 razy dziennie. Gamingowa historia zatacza najwyraźniej koło. Kiedyś, żeby przez krótką chwilę zagrać, trzeba było wrzucić monetę. Niedługo, żeby chwilę zagrać, trzeba będzie wrzucić diamencik, czyli monetę. Pomijam też fakt, że zmienia się nam nastawienie. To bardzo widać właśnie szczególnie w tej recenzenckiej części, czy w tych, którzy próbują się bawić w recenzję, jak chociażby ja. Kiedy dostajesz coś za darmo, no bo w ramach abonamentu to jest za darmo, to spadają ci oczekiwania. A skoro spadają oczekiwania, to spada i jakość, no bo ciemny lud wszystko kupi. I tutaj dochodzimy do takiego samego motywu, jak to ma miejsce właśnie na rynku mobilnym. W Google Play mamy około 3 miliony aplikacji, jeśli nie więcej. Dane sprawdzałem dawno temu. Z czego powiedzmy 2000 aplikacji jest tak naprawdę używanych na całym świecie. Pomijam już takich rzeczy jak, wiecie, Gmail, jak Facebook, Twitter, po prostu aplikacje, które ściąga ktoś, żeby sobie z niej korzystać, no bo lubię te aplikacje. 2000 z 3 milionów to jest 0,06% na cały rynek, na całą platformę aplikacji mobilnych. To nie jest dobry wynik. I właśnie kiedy narzekam na digitalizację, kiedy narzekam na konsolę w wersji bez napędu, czyli bez własności, to właśnie te aspekty najbardziej mnie martwią. No bo nie dość, że się digital tak naprawdę nie opłaca, nie jest tak jakoś wybitnie wygodny, no bo co? Wygodą jest to, że nie musisz tej jednej płyty wsadzić? No to nie. No to nie trzeba wsadzać płyty, to ja rozumiem już powód, dla którego pozbyliśmy się prawa własności do gry, no bo nie trzeba wsadzać płyty. To bije, że as, to jest joker na asa. No bądźmy poważni. To jeszcze budzi zastrzeżenia i obawy co do tego, jak Microsoft czy Sony wykorzystują
ten rodzaj władzy. Co jeżeli za kilka lat faktycznie wszystkie konsole Microsoftu będą polegały na Game Passie i nagle cena Game Passa zacznie rosnąć w górę, bo inflacja, bo dużo większa oferta, bo nie ma konkurencji. Co jeżeli PlayStation 6 zostanie wydane tylko w wersji digitalowej i w tym momencie kupisz gry tylko za 300 zł. Albo jak sobie zażyczy Sony, za 400 zł. Albo za 500 zł. Nie odkupisz tej gry od nikogo innego. Albo cię stać, albo spieprzaj, dziadu. Kupując konsolę w wersji bez napędu, pokazujemy producentom tych konsol, że my bardzo lubimy być rypani w portfel i w... Jeszcze za to dziękujemy. Pamiętacie ten wielki sprzeciw, kiedy Microsoft chciało w swoim Xboxie One wprowadzić zabezpieczenie, że nie można się wymieniać grami? Był wielki problem. Ludzie byli oburzeni. Słusznie. Wystarczyła jedna generacja, abyśmy byli takimi owieczkami, które można strzyc. Wystarczyło zabrać napęd. Xbox Series S się świetnie sprzedaje, tam się grami nie wymienisz. Tak, Microsoft. PlayStation 5 Digital. Tak, Sony. Też się nie wymienisz. Tak chwalone było Sony, że jest takie pro graczom, że można się wymieniać grami, że można je sprzedawać. Przecież pamiętacie ten sławetny filmik? To jest wymiana w PlayStation. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Zrobili dokładnie to samo, teraz się nie wymienisz, a my jeszcze im za to dziękujemy. Chcecie kupować gry w wersji digitalowej? Proszę was bardzo, tylko nie kupujcie konsol w wersji digital only, bo sami na siebie kręcicie sznur. I teraz jest już koniec tego materiału, tu nie chodziło o to, że teraz ja robię tutaj krucjatę przeciwko komukolwiek. Często w swoich materiałach po prostu wspominam, że nie rozumiem szału na wersje digitalowe. Gry w wersji digitalowej, proszę was, bardzo kupujcie, ale kupowanie konsol w wersji digital, no troszeczkę ociera się o, bądźmy szczerze, o głupotkę. Jest bardzo krótkowzroczna. Ale to jest oczywiście tylko moje zdanie. Swoje wpiszcie śmiało w komentarzach. Kto wie, być może powstanie druga część takiego materiału, w której to będę odpowiadał za waszymi argumentami. Wy napiszecie, dlaczego jednak uważacie, że konsole w wersji digitalowej są świetne, dobre, lepsze niż w wersji z napędem, albo gry w wersji digital są lepsze, a ja postaram się na to odpowiedzieć ze swojej perspektywy i będzie część druga. Dzięki wam serdeczne za poświęcony mi dzisiaj czas. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał albo skusił do swego rodzaju refleksji albo dyskusji. Dziękuję też oczywiście wszystkim moim patronom, którzy w tej chwili gdzie są tutaj wypisani gdzieś z boku. W zasadzie nie wiem, jak mam teraz orientację kamery, więc albo tu, albo tu. I cóż, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i usłyszymy się w kolejnym materiale. Ja idę w końcu na króciutki urlop. Do usłyszenia! Cześć!